witam wszystkich w pierwszym powakacyjnym wydaniu Shortpressu. A w dzisiejszym odcinku Powiatowa Gimnazjada Lekkoatletyczna w Zarzeczu, wybory do samorządu szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej. Angelika Dyndał, witam i zapraszam na powakacyjne wydanie Shortpressu, które zostało przygotowane przez nowy skład redakcyjny. 27 września tego roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Powiatowej Gimnazjadzie Lekkoatletycznej w Zarzeczu. 27 września na nowym obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Zarzeczu odbyła się Powiatowa Gimnazjada w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych. Reprezentacja naszego gimnazjum zdobyła bardzo dobre miejsca. Gabriela Szynal, Julia Lachowicz, Klaudia Gąsior i Ewa Czercowy mogły się pochwalić pierwszym miejscem w biegu sztafetowym 4x100 metrów. Anna Pokrywka zdobyła drugie, a Karolina Borek i Kevin Sikorski trzecie miejsce w skoku wzwyż. W rzucie oszczepem Piotr Pokrywka zdobył drugie miejsce. W skoku w dal Piotr Skórski uplasował się na drugiej pozycji, a Małgorzata Malinowska zdobyła trzecie miejsce. W biegu na dystansie 600 metrów Natalia Rutkowska pobiegła bardzo dobrze i linię mety przekroczyła jako trzecia. Julia Lachowicz oraz Wojciech Pokrywka w pchnięciu kulą uklasyfikowali się na trzecim miejscu. Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów sportowych. września tego roku odbyły się wybory do samorządu szkolnego. 26 września w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Podczas wyborów uczniowie mieli okazję przekonać się, że żyją w ustroju demokratycznym. Tym faktem czuli się dowartościowani. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym został Marcin Działo, funkcję zastępcy objęła Aleksandra Mróz. Na sekretarza wybrano Ewę Witko, a na skarbnika Kamilę Tarę. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 5 października uczniowie byli świadkami przyjęcia pierwszoklasistów do naszego gimnazjum. 5 października 2012 roku w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęły dziewczyny z klas trzecich, witając gości i przedstawiając jury. Przyjemność powitać wszystkim na dorocznym, tradycyjnym już w naszej szkole przywitaniu klas pierwszych do społeczności szkoły. Na początku każda klasa zaprezentowała piosenkę, taniec oraz osobą przebraną za dowolną postać. Co tam A, co tam B, my jesteśmy pierwsza C. Następnie rozpoczęto konkursy, m.in. wiedza o szkole, make-up twarzy, konkurs sportowy, a także taniec z miotłą, w którym głosami jury zwyciężyła klasa pierwsza C. Po zaciętej rywalizacji ostatecznie zwyciężyła klasa pierwsza B. Wszystkich pierwszoklasistów przywitaliśmy drobnymi upominkami. Gratulujemy wszystkim uczestnikom poszczególnych konkurencji. 11 października tego roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 11 października w naszym gimnazjum odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie gimnazjum przygotowali krótkie przedstawienie o różnych typach uczniowskich. Atlas uczniów. Co ty pleciesz? Jaki atlas uczniów? Chyba się dzisiaj nie wyspałeś. Polega na tym, że Maruda potrafi zapleczyć nauczyciela ciągle marudzenia. O nie! Znowu te lekcje. Już nie wytrzymam. Po co wymyślili tę szkołę? Chyba po to, żeby zmęczyć biednych uczniów. A po co te klasówki? Nie chce mi się uczyć.
bo po co w ogóle się uczyć? Szukam w enclopedii jakichś szczególników, a potem zadaję nauczycielowi podchwytliwe pytania. Cały czas stara się uniknąć wzroku nauczyciela, patrząc tam, albo pojawia się za plecami. Zajada się dane, albo widząc się na przykład w czasie lekcji. Skończę z zgodami żołądka. Proszę spojrzeć na jego nieskończenie tego, nierny, nienagarny strój, gładko zrozumiane włosy, wreszcie wypostowaną sukienkę. Następnie dziewczyny wykonały magiczny koncert życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. Zapraszają do wysłuchania koncertu życzeń. Na zakończenie Akademii usłyszeliśmy kilka słów od pana dyrektora, który jak co roku rozdał nauczycielom nagrodę dyrektora. Nagrodę otrzymały pani Diana Miśbonko, pani Elżbieta Kuc oraz pani Elżbieta Szymal. Gratulujemy wszystkim nauczycielom i życzymy dalszej owocnej pracy z uczniami. To wszystko w tym wydaniu. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka.